Witajcie moi drodzy, z tej strony Hudson i to jest kolejny odcinek z American Truck Simulator, w którym jeździmy ciężarówkami po Stanach Zjednoczonych, po USA, po USA-ach, czy jak to tam zwało. I w dzisiejszym odcinku przejedziemy sobie pewną trasę, żeby odblokować osiągnięcie kapustą do kapusty, tak to jest nazwane, które polega chyba na przejechaniu właśnie z ładunkiem warzyw w naczepie po Cabbage Hill, po wzgórzu kapuścianym, chyba tak to się tłumaczy. No, w każdym bądź razie jedziemy właśnie z warzywami, z Dedales, tutaj od Przemsona, to jest jego chyba jedna z jego filiów. Tutaj ma jakieś Fergusony, tam jakieś kombajny, po prostu tam se kunie hasają. Tu jakiś typek chyba powiązał. Nie, to jest siewnik chyba naprawia. Idziemy się do niego. Dzień dobry, proszę pana, co pan tutaj wyprawia? Ale nie, no faktycznie, podane do Przemsona. Tak, deczka. Nie znam się na siewnikach, ale to mi wygląda na siewnik. No i jedziemy. Tam są dwa kombajny i szklarnie, dobra, mniejsza z tym. No. Odpalamy. Właśnie mapkę wam pokażę. Cabbage Hill to jest właśnie ponoć to. Tutaj, o. Już raz to jechałem w drugą stronę. Nie wiem, czy trzeba przez ten truck stop tu przejechać, czy coś. Zobaczymy. To daleko to nie jest. Trasa raptem pół godzinki. Ja sobie trochę teraz poględzę. Tutaj to wam przyspieszę. Tutaj znowu coś poględzę i tu wam przyspieszę, aż dojedziemy do Ontario. Coś takiego zrobimy. No. A na razie ja się zamykam, odpalamy naszego traka. F1 to nie to. Nie to. O, to. Tylko ja chcę to. I jedziemy. Oj, to bardzo słaba droga jest. Jak to się gibie? Panie Przemson, tę drogę to moglibyście naprawić. Z asfaltem wylać albo co? Walki się zna na drogach. Najmniej bardziej się zna od kafokek. Jadę tym moim tandemem. Oj! On tu skręca? Na szczęście nie. Konik. Drzewa koń na biegunach. Dobra, jedźmy. Czasu nie ma. Oczywiście szeroko. Oj, skoszę skrzynkę na listy. Zapnij. Oj. Daj mi V. Zawsze jak wyjadę to... Dobra, udało się. Dyfer sobie wyłączę. Ja zawsze jak gdzieś wyjadę, zacznę odcinek z ATS-a, kurde to... Ech, o, to jeszcze w ogóle jakieś auto było zagubione z... Zobaczył. Mocarne te skrzynki na listy. Dobra, a teraz już się zamykam i jedziemy. Hejka, witam z powrotem. Dojeżdżamy właśnie do tych zawiasów teraz. Prawie przejechałem, tyle wam powiem. No i co? Cabbage Hill. Tutaj w tamtą stronę jakieś większe te zawijasy były. Ja sobie zjadę, pozwolę na prawy pas. No nie wyjadę z tymi wingsami. Patrzymy, czy wskoczy mi osiągnięcie.
Harataj. Pewnie ja teraz zajmuję dwa pasy. Kurde, w ogóle, ale ładny widoczek tu jest. Punkt widokowy, żebym miał tam wjechać. Jeśli przejadę przez to, to zapisałem na szczęście wcześniej. Quick save'a zrobiłem, kiek. Wczytamy i przejadę najwyżej jeszcze raz przez ten cały punkt widokowy też. A najpierw dojedziemy, aż się skończy ta podwójna droga tutaj. A tutaj jest generalnie pod górkę. Ojej. O, redukcja była. Jadę tylko 36 mil na godzinę. Pewnie coś koło 60 to będzie. Dobra, już się wypłaszcza się ta droga. Chyba, żebym w Cityzach taką zrobił. Ale to w nowym sezonie. Który nadchodzi. Nie wiem, kiedy nadejdzie, ale nadchodzi. Kiedyś będzie. Może zrobię poradnik z bus drivera? Ale to bym musiał chyba nowy profil na Steamie założyć, kiek. Bus Simulator 18. No. O, prawy pas się kończy, nie. Dajcie mi wjechać na lewy, na środkowy. O, dobra, ładnie tam zwolnił. Podwójna droga się skończyła, czy wpadnie mi osiągnięcie? Padło. No, to czyli jest gites. Kapusta do kapusty się nazywa. Widzieliście w prawym dolnym rogu. Wróć w lewym. No to ja teraz się zamykam dalej. No i jadę. Mam jeszcze 162 mile do przejechania. To będzie jakieś 10 minut jazdy. No, a ja wam to przyspieszę. I tak dalej. Chyba, że tu teraz uciąć to wideo. Nie, dojadę do końca, żeby nie było, że wziął zestaw i nie dojechał, nie? No, na razie to tyle, widzimy się na miejscu. Gdzieś tam, dokąd teraz jadę, no do Ontario, jak coś czułem, no. To widzimy się w Ontario. Jaki on, matko boso. Ej, dojeżdżamy właśnie do Ontario. Zjeżdżamy z autobana teraz. Wróć z freeway. W Ameryce to nie jest autobahn, freeway, droga wolności, i tak nie można tam jechać więcej niż 65 mil na godzinę. Też mi wolność. Ale co tam? No i dojeżdżamy. Po drodze był mały unfall, pewnie to jakoś wyeksponuje, kek. To było piękne. Sami SI tutaj doprowadza do szału. Ale nie tak jak w Citiesach. Macie 8 pasów do skrętu w lewo, czemu jeździcie jednym? A jak fajnie, mam zieloną falę. No to było wczesne zielone, to było późne zielone. Ja tam nie widziałem żadnego innego koloru. Jakoś się udało dojechać bez uszczerbku. No, naczepa, to wiadomo, koła się zużywają, te sprawy. Pamiętam, ja raz jeździłem chyba, nie wiem, długo, dużo jeździłem. Chyba w ETS-ie jeszcze. O, nowe domki. W ETS-ie, no i co? No jeździłem. Nie miałem żadnego wypadku. Potem patrzę, mam 6% uszkodzeń. What? Najeżdżam na serwis, koła, zawieszenie i takie tam. O. O, ten skręca. Wykorzystamy to? Nie, bo ten za nim jedzie prosto. Jeszcze tam jakiś PKS ciśnie.
A oni tutaj mają kurde 60. Sztuwę mogą cisnąć, kurde. Nie wiem co ten tutaj planista zrobił, że tutaj. O, dobra. Gdzie tylko ten. O, na szczęście. Jak jedzie gracz, to SI jakoś ogarnie, nie? Jak na przykład nie ma gracza w okolicy, no to. Się zatrzyma się wcześniej, żeby nie oberwać. No chyba, że gracz specjalnie w nich wjedzie. Dobra, zaraz zajedziemy na firmę. Weźmiemy warzywa od Przemasa. Oj. I się przyczepa musiała zahaczyć o krawężnik. W OMSI też mam ten problem. Lubię bardzo zaliczać krawężniki, kek. Dobra. Mam zielone? Mam zielone. A i tak prawo by mógł pojechać. Raz na lewy pas wjadę. O, jest nasz market. Gdzie on tu ma wjazdy? A, dobra. A tak szeroko pojedziemy. Automatycznie nie będę parkował. No ma, przyczepa przyjechała. Oj. Krawężniczek następny. Powoli. Jakbym jechał po łuku na egzaminie. Jest. No. Doskonale dojechałem. Proszę bardzo, kolejny kurs zaliczony. 7 godzin jechałem. Przejechałem 339 mil, zużyłem 76 galonów paliwa. To jest nic w przeciągu do tej mojej 2000. Jakby to powiedzieć? Na tej trasie, gdzie miałem 2000 mil ponad. Bo mi się pomyliłem dwa razy. W sumie raz. A ten drugi raz to była konsekwencja tego. Bo tego pierwszego, ale dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z analizą tamtego wideo. Tam to się wytnie, jak to mówią. No. Dojechałem, 18 klocków zrobiłem. A właśnie taka ciekawostka, właśnie jechałem chyba ze zwykłą naczepą zabudowaną. A jakbym chciał wziąć chłodnię albo izotermę, to bym miał tylko 1000 mniej, czy tam o ileś tam. Dlaczego? Sam nie wiem. No, ale grud, że hajs się zgadza. Exp się zgadza. Mamy kontynuuj. No i ja się tutaj z wami pożegnam. Może z poziomu ciężarówki. No. Jeszcze tak ładnie cofniemy tutaj do kącika. Dobra, dup. No. Ja się tu z wami żegnam. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia. Na razie, pa pa.